Jakie są powody powstawania fałdu brzusznego? Przyczyną powstawania fałdu brzusznego jest nadwaga lub otyłość oraz ciąża albo ciąże. Jest powstawanie fałdu jest związane z wahaniem masy ciała, więc u osób otyłych ten fałd po prostu będzie się nagromadzał i będzie zwisał. W ekstremalnych przypadkach może opadać na kończyny dolne. Natomiast u osób, które nie miały fałdów, ale nagle schudły, powstaje taki nawis, który jest niewypełniony, nawis skórny, który jest niewypełniony, a związany ze zwiotczeniem skóry. W jaki sposób usuwany jest fałd brzuszny? Wykonuje się operację tzw. abdominoplastyki albo plastyki powłok brzusznych. Polega ona, że wykonujemy cięcie w linii bikini, w linii gumki majtek. Podnosimy powłoki skórne do wysokości mostka, naciągamy w dół i nadmiar odcinamy. Do tego jeszcze najczęściej u osób po ciążach, u kobiet po ciążach i osób otyłych występuje tak zwane rozejście się mięśni prostych brzucha, które powoduje, że ten brzuch jest tak zwany żabi, rozlany. W trakcie tego zabiegu też niwelujemy to rozejście, poprawiając, zwężając talię u pacjenta lub pacjentki. Jak przygotować się do takiej operacji? Szczegółowe przygotowania jest omawiane z pacjentem, pacjentką w trakcie wizyt przed zabiegiem. Należy przede wszystkim zakupić taki pas, gorset, który pacjent będzie nosił 6 tygodni po zabiegu. Jak długo trwa okres rekonwalescencji po operacji? Ponieważ jest to jedna z największych operacji na brzuchu, to okres rekonwalescencji wynosi około 6 tygodni. W zasadzie można powiedzieć, że co najmniej 6 tygodni. Ze szczegółowych zaleceń pooperacyjnych jest noszenie pasa przez tego gorsetu, czy pasa uciskowego przez 6 tygodni, 4 tygodnie dzień i w nocy, 2 tygodnie, kolejne 2 tygodnie tylko przez dzień. No i utrzymywanie prawidłowej masy ciała, gdyż każde wahanie masy ciała oraz ciąża mogą zniwelować wyniki operacji. Czy po operacji usunięcia powłok brzusznych wymagane są kontrole u specjalisty? Po zabiegu jest kontrola w pierwszym miesiącu, w pierwszym kwartale, w pierwszym półroczu i po roku.